No to była naprawdę, to była niesamowita przede wszystkim parówa. Wszystkie tutaj inicjatorki powstania tego albumu, tej książki po raz pierwszy widzą tę publikację wydrukowaną. Naprawdę ja jestem dumna z tego, jak to wygląda i jestem wdzięczna, że zostałam zaproszona. Myśmy bardzo długo zbierali zdjęcia, bo od tego się zaczęło. Słuchajcie, może byśmy się potem powymieniali i to by była fajna inicjatywa, od tego się zaczęło. Kinga, właściwie jej mama Lucja, powiedziała, że Kinga by nam pomogła, czyli Jarte by nam pomogło, żeby to właśnie skanować. No to fajnie. No i myśmy jeździli co tydzień do Kingi, żeśmy to skanowali. I była taka fajna grupka, żeśmy opowiadania, śmiechy, chichy, no bo wiadomo, jak to było w Rzeszowiaka, a tu się skanowało. A kto to jest? O, tu Drucik. O, tutaj Tadziu. Tu ten. Poznawaliśmy albo nie poznawaliśmy, to braliśmy lupę, cokolwiek. No fajna atmosfera była. Ze względu na to, że tych zdjęć naprawdę jest bardzo dużo, to album opowiada, czy pokazuje Rzeszowiaków tylko do 79 roku. Akurat to jest rok, w którym ja się urodziłam, ponieważ ja jestem też sentymentalnie jestem związana z Rzeszowiakami, ponieważ moi rodzice śpiewali w tym zespole i tańczyli. I no, musieliśmy też dać jakieś ograniczenie, bo tych zdjęć naprawdę jest bardzo dużo, więc początki i koniec, jakby ten 79, okay. to są właśnie zdjęcia z tego okresu. Ale piosenka ojda, ojda, z nami zostanie. Tych zdjęć zbierało się ponad chyba 1000. Jest tego dużo, to są więcej, są to czarno-białe. Co na nich się mieści? Na pewno są to zdjęcia gdzieś w plenerach, na pewno. Na pewno jak były koncerty chóru baletu. Osobnośmy balet zbierali, osobno chór, osobno jakieś imieniny, uroczystości rodzinne. Nawet mamy jeden cywilny chrzest, bo też taki był zespołowy, tak. Także to były nasze i tylko nasze wspomnienia z tych lat zespołu, które uważam, że były na najwyższym poziomie. To znaczy? Po prostu wysoki poziom artystyczny. Przez 2 lata, czy 3 lata skanowałyśmy z Rzeszowiaczkami zdjęcia z prywatnych albumów po prostu członkiem i członków zespołu z lat 60., 70., kiedy byli właśnie wtedy, tańczyli, śpiewali w tym zespole. Tych zdjęć było bardzo, bardzo dużo, ale trzeba było wybrać. Nawet nie liczyłam ile z publikacji, ale około 150 zdjęć. Ta publikacja jest złożona z 5 części. Każda część opowiada troszkę o innym aspekcie zespołu i niestety wydrukowaliśmy tylko w pierwszym wydaniu 30 egzemplarzy. Dostaną je osoby, które przekazały zdjęcia. To były końcówka lat 60., początek 70. To było przed tym wyjazdem, bo taki pierwszy wyjazd, gdzie wcześniej już dostali tytuł reprezentacyjnego zespołu pieśni i tańca, czyli już była poprzeczka wysoka, ale przed samym wyjazdem do Włoch i Nicei, do Włoch i Francji, do Nicei, to była naprawdę, to była niesamowita przede wszystkim parówa, bo byliśmy zwalniani z zakładów pracy. Dostawaliśmy nawet posiłek, żebyśmy mogli ćwiczyć, no ale efekty tego były. Byliśmy po prostu cudowną perełką na tle innych zespołów.
wydaje mi się, że byliśmy bardzo podobni jakościowo, prawda, do zespołów z byłego Związku Radzieckiego, no bo tam tak samo balet jest przepiękny, chór to samo, również czeskie zespoły. Natomiast inne mogły się od nas uczyć. A no, jeśli będą zainteresowane osoby kupnem tego wydawnictwa, to przygotujemy do druk jako drugie wydanie. Będzie można kupić tę publikację. Proszę pisać do nas, do Stowarzyszenia Kulturalnego Jarte, jeżeli ktoś będzie zainteresowany, czy na Facebooku nas znaleźć, to no, będziemy po prostu zbierać zamówienia, bo druk jest bardzo drogi. Jeszcze jest taka wersja z piękną oprawą, tutaj Fotolab nam zrobił naprawdę dużą przyjemność i jest to po prostu piękny przedmiot też, jako piękny papier, świetnie wydrukowane zdjęcia. No i ja jestem po prostu pełna radości z powodu powstania tej publikacji, bo to też była wielka przygoda pracy naprawdę przez wiele lat z członkiniami, inicjatorkami w ogóle całego procesu powstawania tego wydawnictwa.